mogą świadczyć o tym, że Hebrajczycy ulegli wpływom monoteistycznej doktryny Echnatona lub na odwrót, zainspirowali tę doktrynę. W obu przypadkach zakłada się silne więzi Hebrajczyków z Egiptem oraz w różny sposób łączy się powstanie kultu Atona lub Jafę z biblijnym Eksodusem. Inne hipotezy dotyczą henoteistycznego charakteru pierwotnej religii Hebrajczyków, w której główną rolę odgrywał Bóg wojny. Biblijne świadectwa pokazują lokalne kulty sprawowane na wyżynach, na przykład na górze Galilei. Król Salomon dokonał centralizacji kultu, budując w 967 roku przed narodzeniem Chrystusa świątynię jerozolimską. Lecz po jego śmierci królestwo rozpadło się na dwa królestwa. Królestwo Izrael i królestwo Judy z siedzibą w Jerozolimie. W obu tych ośrodkach kapłani spisywali teksty religijne i prawne, które stały się trzonem Biblii hebrajskiej i żydowskiego prawa religijnego. Upadek Królestwa Izraela w 772 roku oraz Królestwa Judy w 586 roku przed narodzeniem Chrystusa spowodowany był według tradycji licznymi odstępstwami od przykazań Boga Jahwe, a szczególnie obdarzaniem czcią bogów cudzoziemskich. Upadek Królestwa Judy oznaczał zburzenie pierwszej świątyni jerozolimskiej i okres niewoli. Judaizm świątynny powstał w czasie niewoli babilońskiej, po wypędzeniu ludności Izraela na terenie dzisiejszego Iraku i po najeździe Palestyny przez Achemenidów. W tym czasie ostatecznie zredagowano większą część Starego Testamentu oraz przeprowadzono reformę religijną, tak zwana reforma Ezdrasza. Odnowiony judaizm zaczerpnął prawdopodobnie niektóre nowe koncepcje z zaratustrianizmu. Idea wędrówki dusz po śmierci do piekła lub nieba, sądu ostatecznego, przyjścia Mesjasza i osobistej odpowiedzialności za swoje czyny przed Bogiem. Reforma wiązała się z włączeniem w kanon Biblii pism proroków Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i innych. Po powrocie z niewoli babilońskiej, oprócz odnowionego systemu wierzeń, opracowano skomplikowaną liturgię, która była sprawowana wyłącznie przez kapłanów świątyni jerozolimskiej, wybudowanej w latach 536-515 przed narodzeniem Chrystusa na miejscu starej świątyni króla Salomona. Była to już druga świątynia. W świątyni tej nie było już jednak zaginionej Arki Przymierza. Pod panowaniem helenistycznej dynastii Seleucydów próbowano zmusić Żydów do kultu bogów greckich, co z kolei spowodowało machabejskie. W II wieku przed narodzeniem Chrystusa, obok kapłanów i związanych z nimi stronnictwa saduceuszy, którzy bronili znaczenia kultu świątynnego, pojawili się uczeni w piśmie i stronnictwo faryzeuszy, którzy kładli nacisk na znajomość pism pięcioksięgu mojżeszowego i proroków oraz na skrupulatnym wypełnianiu zawartych w Biblii przepisów moralnych, rytualnych oraz prawnych. Oprócz nich powstawały mniejsze sekty ascetycznych Eseńczyków, których poglądy zachowały się w rękopisach z Qumran, zwolenników Jana Chrzciciela oraz zwolenników Jezusa Chrystusa, którzy dali początek religii chrześcijańskiej. Po podbiciu kraju przez Rzymian w 63 roku przed narodzeniem Chrystusa rosnące znaczenie zdobywało niepodległościowe stronnictwo zelotów, których wysiłki spowodowały w końcu wybuch powstań żydowskich i zburzenie Jerozolimy przez cesarza Tytusa w 70 roku już po narodzeniu Chrystusa, a następnie przez Hadriana w roku 135. We wszystkich dotychczasowych etapach rozwojowych judaizmu największe znaczenie religijne posiadali kapłani na czele z arcykapłanem. Zburzenie drugiej świątyni jerozolimskiej oznaczało koniec kultu świątynnego i skoncentrowanie religii wokół Biblii. Miejsce kapłanów ostatecznie zajęli rabini, dawni uczeni w piśmie, nauczyciele religii, którzy odtąd gwarantowali ciągłość wiary żydowskiej. Żydzi rozproszyli się po całym terenie Imperium Rzymskiego oraz państwa Parthów. W tym okresie powstawały charakterystyczne dla dzisiejszego judaizmu instytucje. Najważniejsze znaczenie miały dyskusje rabinów prowadzone w Jawne, które zaowocowały ostatecznym ustaleniem kanonu Biblii żydowskiej
oraz obowiązującej interpretacji żydowskiego prawa religijnego. W Babilonie i w Aleksandrii istniały dwa współpracujące z sobą ośrodki religijne, które zawarły w Talmudzie, będącym rodzajem komentarza do Pięcioksięgu Mojżeszowego, zasady judaizmu w warunkach wypędzenia. Talmud nie jest świętą księgą, tak jak Biblia żydowska, zwana przez chrześcijan Starym Testamentem. Ma jednak moc obowiązującą dla ortodoksyjnego Żyda w kwestiach kultu, ubioru, odżywiania się, prawa cywilnego i karnego obowiązującego w żydowskiej wspólnocie. Talmud jest z kolei interpretowany przez rabinów, których dogłębna wiedza pozwala na ustalenie w konkretnej sytuacji, jakie zachowanie jest właściwe. W istocie podstawą judaizmu stała się nie wiara, ale raczej postępowania. Stąd niekiedy uważa się, że nie ma sprzeczności między tożsamością żydowską a brakiem wiary w Boga, pod warunkiem, że choćby w pewnym stopniu przestrzegane będzie prawo. Część Żydów pod przywództwem Anana ben Dawida odrzuciła Talmud, dając początek religii Karaitów. Talmud zawiera też pewne idee teologiczne, takie jak idea ofiary symbolicznej, koncepcja Szechiny, czyli Bożej obecności, będącej wszędzie tam, gdzie zbierze się 10 pobożnych Żydów oraz wezwanie do nieustającego oczekiwania na Mesjasza, który poprowadzi lud Izraela z powrotem do Palestyny. Dalsze dzieje judaizmu wiążą się z jednej strony próbami racjonalistycznego uzasadnienia judaizmu, którego ukoronowaniem jest podręcznik błądzących Mojżesza ben Maimona, synteza myśli żydowskiej i filozofii Arystotelesa, a z drugiej mistyczne spekulacje dotyczące tzw. Masei Bereshit, czyli tajemnic stworzenia. Podstawowe dzieło mistyczne judaizmu, anonimowa Sefer Yetzira, rozwija teorię o emanacji Boga w naukach o Sefirot, osnutej wokół Merkabama, czyli tajemniczego boskiego rydwanu z wizji Ezechiela. Najbardziej znaną szkołą mistycyzmu żydowskiego stała się Kabała, której Biblię stanowi Zohar, czyli dzieło powstałe w XIII wieku w Hiszpanii. Wśród mistyków żydowskich należy wymienić Izaaka Lurię oraz twórcę hasydyzmu Baal Shem Tova, który żył w XVIII wieku. Dalszy rozwój myśli żydowskiej zdominował problem antysemityzmu i stosunku wobec świata chrześcijańskiego i muzułmańskiego. Nadzieje mesjańskie zmaterializowały się w ruchach sabatasistów i frankistów, pochodzących od nazwisk mesjaszy Sabataja Civi oraz Jakuba Franka, które jednak zakończyły się konwersją religijną. Pierwszego z nich na islam, drugiego z nich na chrześcijaństwo. Wstrząsem dla judaizmu był traktat teologiczno-filozoficzny filozofa żydowskiego Barucha Spinozy, wydany w 1670 roku, który zaatakował podstawy judaizmu, objawienie, koncepcję narodu wybranego, wiarę w cuda, metodę objaśniania Biblii oraz jej autorstwo. Spinoza za swoje poglądy został wyklęty przez rodzimą gminę amsterdamską. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Polskę, to Żydzi w Polsce osiedlali się w średniowiecza. Szczególne przywileje Żydom nadał Kazimierz Wielki, ale zanim Kazimierz Wielki tę społeczność obdarzył przywilejami, to trzeba tutaj pamiętać, że w roku 1264 Henryk Bolesław Pobożny wydał tak zwany statut kaliski, który jest pierwszym i takim najpełniejszym prawnym zestawem, który związany jest nadanym tej społeczności przywilejami. Ponieważ Żydzi przybyli do Polski z Niemiec, posługiwali się językiem jidysz, który kształtował się na bazie średniowiecznej Niemczyzny i zapisywany był alfabetem hebrajskim. Polska nazywana była przez Żydów, tak jak już tutaj pan doktor Nielatny wspomniał, Paradisus Judeorum, czyli rajem dla Żydów. Żydzi zamieszkiwali głównie miasteczka, gdzie często stanowili większość ludności,
w otoczeniu polskiego chłopstwa i szlachty żyjącej na wsi. Do czasów Holokaustu Polskę zamieszkiwała największa diaspora żydowska na świecie, a Warszawa była największym żydowskim miastem na świecie. Nowy Jork zajmował wtedy drugie miejsce pod tym względem. Istniała także największa uczelnia talmudyczna na świecie, Yeshiva z Chachmei Lublin. Większość polskich Żydów przed wojną wyznawała judaizm ortodoksyjny. Istniały jednak również synagogi reformowane, na przykład Wielka Synagoga w Warszawie, gdzie rabinem był m.in. Itzhak Cyklow, autor pierwszego żydowskiego tłumaczenia Biblii na język polski. To właśnie polscy Żydzi stanowili większość ofiar Holokaustu. Szacuje się, że wojnę przeżyło około 300 tysięcy polskich Żydów, z czego jednak większość w związku z powstaniem państwa żydowskiego lub z powodu niechęci do komunizmu wyjechała do Izraela i Stanów Zjednoczonych. Pochodzenie żydowskie ma zaś obecnie około, no blisko, uznaje się, środowiska żydowskie doceniają blisko 100 tysięcy Polaków, z czego mniej więcej 30 tysięcy utrzymuje jakiś kontakt z kulturą żydowską. Przy czym są to głównie ludzie, którzy pochodzenie żydowskie mają z jednej, drugiej bądź jednej, czwartej i z punktu widzenia religijnego nie są Żydami. Tylko drobna część należy do jakiejś żydowskiej organizacji religijnej. Obecnie istnieje ortodoksyjny związek gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformowany Bejt Polska z oddziałami w Warszawie i w Poznaniu. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o współczesne odmiany judaizmu, to tych odmian jest, można powiedzieć, nawet kilkanaście i o każdej z tych odmian można by mieć nawet odrębny wykład. Nie będę Państwa tutaj na ten temat męczył, ja może tylko wymienię te główne, najważniejsze odłamy. Więc takim najważniejszym odłamem judaizmu jest judaizm ortodoksyjny, który z kolei dzieli się na judaizm ultraortodoksyjny, czyli haredim, na ruch hasycki, na ruch aszkenazyjski, jest to tak zwana neoortodoksja, czy też nowoczesna ortodoksja aszkenazyjska, oraz ortodoksja sefardyjska, czy też ruch sefardyjski. Inną odmianą judaizmu jest judaizm postępowy, judaizm konserwatywny, judaizm rekonstrukcjonistyczny, judaizm humanistyczny, judaizm mesjanistyczny i feloszowie. Może tutaj warto zwrócić uwagę przy okazji tego dnia judaizmu na judaizm mesjanistyczny. Ten judaizm mesjanistyczny określa się często judaizmem judeo-chrześcijańskim. Nie jest uznawany przez pozostałe odmiany judaizmu, ale jego członkowie uważają się za Żydów i chrześcijan, spadkobierców starożytnych judeo-chrześcijan zwanych Nazarejczykami. Żydzi mesjanistyczni łączą stosowanie prawa żydowskiego z chrześcijańskimi dogmatami, przeważnie z wersji protestanckiego ewangelikanizmu. Ruch rozpada się na wiele grupek i jest bardziej popularny w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza wśród małżeństw mieszanych. Pomysł utworzenia oddzielnego rytu judeo-chrześcijańskiego miało też kilku księży katolickich, na przykład karmelita Daniel Rufeisen, który walczył z władzami Izraela o uznanie go za Żyda. Przedstawicielem tego nurtu jest Józef Baruch Szulman. Otóż żydowskie prawo religijne, halacha, reguluje życie wyznawcy judaizmu tak szczegółowo, że trudno oddzielić wyznanie religii od zajęć doczesnych. Jego podstawą jest pięcioksiąg mojżeszowy, czyli Tora, zinterpretowany w części halachicznej Talmudu. Talmud dzieli halachę na 613 przykazań, 248 nakazów i 365 zakazów. Halacha była wykładana w ogromnej literaturze kazuistycznej, w której do komentarzy dodawano następne komentarze. Za najpełniejszą, powszechnie uznawaną kodyfikację uważa się Shulchan Aruch sefardyjskiego rabina Józefa Karo z XVI wieku w wersji uzupełnionej dla aszkenazyjczyków przez